wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na typowo wnętrzarski filmik. Będziemy mówić o tym, jak ja przygotowuję się do swojej przeprowadzki, na jakich stronach najczęściej ostatnio przesiaduję na komputerze godzinami i myślę, co słuchajcie, zrobić w danym miejscu w swoim mieszkaniu. Co kupić, co pominąć, jakie kolory tam mają się znaleźć. To wszystko dzisiaj w tym odcinku. Właśnie będę też potrzebować Waszej pomocy, więc mam nadzieję, że obejrzycie filmik do końca i że będziemy aktywni w komentarzach. Mam również nadzieję, że filmik spodoba Wam się, nawet jeśli nie jesteście teraz na etapie, nie wiem, urządzania czy remontu, tylko po prostu na przyszłość, a wiemy, że przez całe życie co się jednak w tych wnętrzach robi. A to remont, a to kupno nowego, a to wymiana. Cały czas coś chcemy zmieniać. Wiadomo, że tak jak raz zamieszkamy, to do końca życia zazwyczaj tak nie jest, że już zostaje. A jednak rzeczy się niszczą, a to trzeba wymienić, a to trendy się zmieniają. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, że fajnie podyskutujemy. Weźcie sobie herbatkę, kawkę, co tam wolicie, koktajl. Zasiadamy i zaczynamy. W ogóle jak tak sprawdzam, to zainteresowanie tym tematem jest ogromne, także się niesamowicie cieszę. Widzę, że też wiele osób w ogóle w tym roku kupiło domy, mieszkania, remontuje, więc może właśnie okres pandemii spowodował tą chęć i również znalazł czas na te działania. Także tym bardziej się cieszę. I moje drogie, zaczniemy może od tego, że słuchajcie, powiem jedno. Dla mnie tak naprawdę, i to jest kluczowe, żebyście sobie też zapamiętali, tak naprawdę, gdzie mieszkamy i jak mieszkamy, ile złotówek włożymy w nasze mieszkanie, dom i tak dalej, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaką atmosferę tam stworzymy i z kim tam będziemy mieszkać. Więc tak naprawdę mogłoby się wydawać, że no to po co to wszystko? Przecież mogłabyś mieszkać w czymkolwiek, ale właśnie ze swoim kolarzem ukochanym i starczy. No to dlatego, że jeżeli już mam tą osobę, którą kocham nad życie i chcę z nią tworzyć fantastyczny związek i chcę, żeby wszystko było takie fajne wokół nas, no to to wnętrze też chcę, żeby było przytulne, ale nie jest to ponad wszystko, że jeżeli ja nie będę mieć dokładnie tego łóżka w tym odcieniu, to ja po prostu, słuchajcie, dostanę jakiegoś szału, fioła, nie wiem, co jeszcze inaczej można by było to nazwać. Po prostu twierdzę, że najważniejsze jest to, co tutaj mamy i jak do tego podejdziemy, a już takie naprawdę niuanse czasami warto sobie darować, żeby się nie kłócić, a ja akurat mam fajnie, bo kolarz akurat nie jest takim typem, który będzie narzekał, że coś tam mu z kolorystyką nie pasuje, z tym odcieniem. On raczej jest bardzo ugodowy, co mnie cieszy. I zaczynając właśnie od tego wstępu, to takim miejscem, które chcę, żeby łączyło nas szczególnie, będzie kuchnia. Kuchnia będzie nowoczesna i chcę wprowadzić tam elementy elektroniki Smega. Zawsze marzyłam o lodówce Smega, o czajniku, ewentualnie jeszcze chciałabym mieć ten taki blender kielichowy, to się chyba tak, albo mikser kielichowy, to się chyba tak nazywa. Toster nie potrzebuję, bo raczej jestem na keto, no chyba, że pomyślę o kolażu, bo on jednak węgle musi ze względu na dyscyplinę sportową, którą uprawia, ale generalnie będziemy mieć catering dietetyczny, więc tu bardziej się skupimy na weekendach na tym gotowaniu, no i oczywiście dla Was na kanał na gotowanie. Tutaj Wam pokażę jedną rzecz, którą już mam zakupioną, a właściwie to kupił ją kolarz mi na urodziny, zrobił niespodziankę, bo ja, słuchajcie, jestem taką osobą, która nigdy nie wie, czego chce. I myślałam, żeby wybrać biały, potem chciałam beżowy, potem chciałam różowy, no i on ostatecznie zdecydował, że będzie pistacjowy, taki miętowy, pastelowy. Jak widzicie, mam fioła na punkcie pasteli, teraz mam również na sobie bluzę mojego projektu, tak się cieszę, bo ruszamy z moją marką, także nie długo szczegóły, no i też we wnętrzu chcę te pastele wprowadzić. Skoro kolarz zdecydował już, że będzie pistacjowy czajnik, no to oczywiście lodówkę chciałabym w białym odcieniu, bo jednak nie chciałabym, i też to wyszło w ankietach, które robiłam na Instagramie z Wami, nie chciałabym, żeby wszystko było pastelowe, bo może kiedyś się to znudzi, czajnik łatwiej wymienić, a lodówkę już gorzej. Także lodówka będzie biała, a czajnik właśnie pistacjowy i dodatki będę już sobie mieszać, bo to zawsze można wymienić, to też się zużywa, więc no,
czajniczek będzie taką perełką, bo kuchnia będzie biała generalnie, z drewnem, także właśnie w taką tonację byśmy chcieli pójść. W moim mieszkaniu chciałabym również wprowadzić elementy boho. Na pewno będą one właśnie w kuchni, bo na niej jeszcze się tutaj zatrzymamy, ale będą również w sypialni oraz w salonie. Jeżeli chodzi o kuchnię, to chcę wprowadzić tam również marmurkowe dodatki, ale po kolei. Jeżeli chodzi o boho dodatki, najlepsza strona i tam na pewno zamówię, zwłaszcza, że znam osobiście właścicielkę, uwielbiam ją, jest to kobieta fantastyczna, aktywna życiowo, ma dwójkę dzieci, ma fantastycznego męża, cały czas działają, są aktywni, mają wesołą rodzinę, uwielbiam takich ludzi, po prostu ja się takimi ludźmi muszę otaczać, wtedy, słuchajcie, czuję, że żyję, bo ja też taką osobą jestem, dlatego polecam Boho Swing, jedyna strona, gdzie znajdziecie taką jakość dodatków boho. Jakość tych rzeczy jest powalająca. Dlaczego to już wiem? Bo mam już teraz obecnie u siebie właśnie drabinkę, mam lustro tej marki, mam również stolik. Nic kompletnie się nie stało przez około, myślę, to jest nawet już 2 lata, czy 1,5 roku, 2 lata chyba. Oczywiście te rzeczy ze sobą zabieram, na pewno lustro przepiękne, takie słoneczko, wszystko Wam pokażę, drabinkę, mam takie korale od nich, również stolik, te wszystkie rzeczy zabieram ze sobą właśnie do swojego wnętrza. Ale oprócz tego chciałabym również kupić lampę, chciałabym kupić również krzesło do toaletki, taką jakby stokrotkę, też Wam pokażę. Dajcie znać, co w ogóle uważacie o tym stylu, czy Wam się podoba. Oprócz tego, jeżeli chodzi o kuchnię, to tam też chciałabym boho lampę, takie w nowoczesnym stylu, ale jednak tutaj z tym ratanem. No i oczywiście, tak jak wcześniej wspominałam, chciałabym marmurkowe dodatki i znalazłam idealne miejsce, bo jest tego mnóstwo, właśnie na SF Meble i tak dalej, ale ja chciałam coś, co by było rękodziełem i to jest Panada Tables. Na miejsce na Instagramie odkryłam i tam na pewno zamówię sobie długi taki blat do stołu, do kuchni, który będzie imitował wyspę, bo nie chcieliśmy zabierać przestrzeni wyspom. Dziś może delikatnie zmieniać się światło tutaj w filmie, za co Was oczywiście przepraszam, ale nie na wszystko mamy wpływ, przynajmniej ja chciałabym mieć ten wpływ, ale no, na pogodę nie mam. Także nagrywamy jak jest i tak staram się bardzo, ale to bardzo, żebyście wszystko zawsze na filmach widziały, a przede wszystkim, żebyście mnie widziały, bo jak widzicie rozmówcę, to o wiele lepiej to się chyba ogląda. Także moje drogie, skończyłam na kuchni właśnie i dodatkach marmurkowych, także chciałabym zrobić taki stolik na jednej nóżce imitujący wyspę, do którego tego stolika dokupię na pewno 2 krzesła wysokie, takie barowe i je znalazłam na stronie Meblownia. Jeżeli chodzi jeszcze o Panada Tables, to chciałabym stolik do salonu, również na zamówienie, oraz konsolę bądź toaletkę. I tutaj mam nadzieję, że dogadam się właśnie z właścicielem, że po prostu coś powstanie takiego autorskiego. Bardzo się cieszę, bo lubię takie indywidualne rzeczy, dlatego też wybieram takie miejsca. Także dobra, tutaj jeżeli chodzi o marmur, natomiast przepraszam Was, ale musiałam przerwać, bo zadzwonił telefon, ale już wracam do tematu. Mówiłam o marmurowym stoliku w kuchni, do niego chciałabym dokupić 2 krzesła, takie barowe. I znalazłam idealne, naprawdę naszukałam się sporo. Najpierw chciałam, żeby to było boho, drewniane, a potem sobie pomyślałam, nie, do marmuru najlepiej pasuje welur i najlepiej złote dodatki. Mimo tego, że w kuchni będę mieć troszkę srebra, to pomyślałam sobie, że absolutnie to nie przeszkadza, bo to można łączyć, a wprowadzi to fajny, nowoczesny look. W ogóle ja myślę cały czas kategoriami modowymi, jak mówię to wnętrze, ale tak mam. Bardzo uwielbiam, zresztą wiecie, lubię estetykę.
i pomyślałam sobie, że tak, na stronie meblownia idealne, welurowe, są super opinie, więc mam nadzieję, że będę zadowolona z jakości. Oczywiście, poczekajcie, usiądę sobie jakoś tak wygodniej, bo trochę dzisiaj kręgosłup boli. Oczywiście, jeżeli chodzi o relacje też i pokazanie wnętrza, to zobaczycie, ale jeszcze nie teraz. Wszystko jak zamówię, też Wam pokażę po prostu w innym filmie, a dzisiaj to są moje takie przemyślenia, ale także proszę Was o pomoc, co Wy sądzicie. Także tutaj i co jest istotne, ten welur jest w kolorze takiego, słuchajcie, takiej pistacji, takie troszeczkę wypukane, ja to nazywam pistacji i jak myślałam sobie od razu, jak je zamawiałam, to słuchajcie, żeby pasowały do czajnika i kolarz jak coś takiego widzi, to od razu po prostu, kolokwialnie mówiąc, leje w gacie, bo on, słuchajcie, zawsze mówi: Alicja, błagam cię, tylko nie wybieraj czajnika do podłogi, Alicja, tylko błagam, nie wybieraj sukienki do ściany, Alicja, tylko cię błagam, nie wybieraj butów do klamki, rozumiecie, po prostu to już jest tak, woli w śmiechu, ale tak faktycznie jest, że ja patrzę bardzo analogicznie, to będzie do tego pasować, to się fajnie będzie spójne, trochę wręcz obsesyjnie, co nie jest dobre i w sumie on zawsze sprowadza mnie na ziemię, więc na pewno do tego oto cudownego czajniczka, będą one fajnie się komponować, na to jeszcze nie pozwolił, na tą wariację kolorystyczną, także zamawiamy je. Nie odnośnie właśnie moich wariacji, jakichś takich ważnych moich życiowych punktów, to zapach we wnętrzu. Nie wyobrażam sobie, żeby w moim mieszkaniu brzydko pachniało. Ja po prostu mam obsesję kompletną na tym punkcie i do tego stopnia, że jak na przykład gotuję obiad, ja muszę wywietrzyć całe pomieszczenie i potem popsikać to wnętrze, nie wiem, jakimś zapachem. Ale przez lata nauczyłam się tego, że zapach po pierwsze wywietrza je bardzo szybko, a po drugie też nie chciałbym się, wiecie, co chwilę psikać. Najlepszą opcją są świece zapachowe i to takie porządne, dobrej jakości, na które wydam kasę, ale wiem, że to będzie to. Nie będzie dla Was niespodzianką, jak za chwilę pokażę Wam kolekcję nową wiosenną z Yankee Candle. Te świece są ze mną chyba od początku istnienia kanału, jak tylko one się pojawiły i było wielkie boom i każdy chciał je mieć i każdy właściwie je miał i tak było, że zawsze szanująca się blogerka, jeszcze wtedy Instagrama nie było, blogerka i vlogerka musi mieć te świece i faktycznie nawet takie memy powstawały, ale moim zdaniem to jest legenda. I to jest właśnie powód, żeby zastanowić się, dlaczego tak jest, że wszyscy chcieli te świece mieć. Bo one po prostu są queen, one są najlepsze i tyle, co ja testowałam świec przez swoją karierę YouTube'ową, to słuchajcie, nie znalazłam lepszych. I jest mnóstwo tańszych odpowiedników. Nie, one nie pachną. Tamte świece po prostu wietrzeją, a mi zależy na tym, żeby zapach utrzymywał się jeszcze wtedy, kiedy nawet ta świeca się nie pali. W tym przypadku tak jest. Ja palę tą świecę, natomiast na drugi dzień, jak ona jest nawet zamknięta, ja wchodzę do tego wnętrza i ja czuję nadal ten zapach. Pięknie przechodzą tym właśnie ubrania, fajnie, w ogóle on się tak jakby osadza, ten zapach, kolokwialnie mówiąc, na meblach, czyli właśnie czuć w tym wnętrzu, to wnętrze przechodzi tym zapachem i ja to uwielbiam, bo właśnie mi chodzi o to, żeby nie było czuć tego wiatru, żeby w powietrzu po prostu był zapach świeżości i tego zapachu, który ja sobie wybiorę. No i teraz przechodzę do sedna, zrobiłam sobie zapasy i pokażę Wam po kolei każdą świecę, bo wszystkie są fantastyczne i każdy z tych zapachów warto mieć. Jeżeli będziecie szukać tych świec właśnie na stronkach bądź w sklepach stacjonarnych Yankee Candle, to teraz właśnie jest taka seria, o tutaj dokładnie jest Garden Hideaway, czyli właśnie kryjówka w ogrodzie. Bardzo, ale to bardzo trafnie te zapachy oddają tą kolekcję i tą nazwę. Naprawdę jest to coś niesamowitego, moim zdaniem jedna z lepszych, jaka obecnie powstała. Bardzo świeże zapachy i myślę, że większości osób naprawdę się spodobają. Po pierwsze, ten na pewno pójdzie do łazienki, jest to Water Garden. Pachnie autentycznie jak... o Boże. O, jest jak to pięknie, jak wodospad. Jak wodospad i obok niego kwitnące świeże kwiatki, czyli typowo wiosenno-letni zapach, bardzo świeży. Kolejny, który musiałam mieć w dużej wersji, to Kalamanasi Cocktail. To jest
zapach drinka na wakacjach. Tak to czuję. Wakacje w pełni, bardzo, bardzo świeży zapach, słodkawy, intensywny, ale cały czas tutaj czuć nutkę takich perfum kwiatowych, coś takiego. Następna świeca również musiała być w największej pojemności, bo to jest król i to musicie mieć. To musicie mieć, jeżeli lubicie miód, świeżość, ten taki kwiatowy zapach, nutkę taką wiosenno-letnią, właśnie słodki zapach. O mój Boże. To jest piękne. Powąchajcie to sobie kiedykolwiek. To jest, słuchajcie, Sweet Honeycomb. Plaster miodu. Słodki. I to jest hit. To będzie hit. Także dlatego duża pojemność w moim przypadku. Do moich zapachów również dołączą jeszcze te dwa, czyli Garden Picnic. Tutaj, jak mam wam powiedzieć, to jest taki... On mi pachnie jak taki kompocik letni. Naprawdę. To jest zapach kompociku z truskawek i malin. Taki o. To właśnie super oddaje. I przepiękny w ogóle kolor. W ogóle zobaczcie, zwróćcie uwagę, jakie mają piękne kolory te świece. No i to jest kolarza typ. Ja nie za bardzo lubię, ale to jest tutaj, mamy kolendrę właśnie z limonką. O. Przecudowne. Wszystkie linki do tych produktów podam wam na dole. Możecie sobie zerknąć na stronę właśnie Janki. Ale no to jest król. To jest król, we wnętrzu muszę mieć, także zrobiłam sobie zapasy, mam i będę regularnie na pewno kupować te świeczki, bo teraz robiłam dokładnie to samo, ale wiecie, jak jest coś nowego, to chcemy tak już do tego podejść profesjonalnie, żeby sobie właśnie porobić jako spiżarkę. To też właśnie o tym planuję też filmik, żeby zrobić wam, co my będziemy tak naprawdę mieć, jeżeli chodzi na przykład o żywność, czy właśnie o takie dodatki do wnętrza, które musimy mieć, żeby wszystko fajnie funkcjonowało. Mamy ze sobą zapachy, dodatki. Na pewno, jeżeli chodzi jeszcze o kolorystykę, to chciałabym, żeby we wnętrzu w większości było złoto. Złoto takie troszeczkę przydymione i mnóstwo pięknych rzeczy znalazłam w Zara Home i tam właśnie zamówię lustro okrągłe nad toaletką, tutaj wam pokażę, zamówię również, mam nadzieję, że znajdę na stronie internetowej, zamówię również stolik do łóżka, do sypialni, tutaj też wam pokażę, który może być również tacką, to mi się spodobało w nim i był dość tani, to też przemawia za tym. No i również chciałabym wolno stojące lustro, które oprę tylko albo o ścianę, albo będzie na delikatnej nóżce, nad tym jeszcze myślę, mam dwa w zamyśle, tutaj wam pokażę i podlinkuję na dole, żebyście zobaczyły sobie z jakich stronek pochodzą, ale na pewno na Westwing są piękne lustra takie złote, ze złotą ramą, albo właśnie na takiej jednej stronie, której nie znam, teraz nie pamiętam, ale też wam podlinkuję, bo mam gdzieś w zakładkach, to wam pokażę. Także to i na pewno do sypialni zamawiam, bo już mam wybrane łóżko bardzo niskie z fajnym, grubym materacem z bonami.pl. I również stamtąd zamówię kanapę z grubym materacem do salonu właśnie z tej serii, bo to jest jedna taka seria, tam są kampanie z tej serii, bardzo nam się właśnie podobają kanapy, podobają nam się łóżka i podobają nam się jakieś pufy i tam również te rzeczy zamówię. Oprócz tego dodatki, na pewno złote plakaty, przepiękne rzeczy tam mają, na Instagramie właśnie wam podlinkuję zresztą ich stronkę też. Chciałabym albo do sypialni, albo właśnie do salonu, jeszcze nad tym myślę, mniej więcej kolorystyka miętowo-pastelowa. Aha, no i jeszcze mamy piękny, duży balkon, naprawdę jest spory, jak na wieżowiec. Muszę przyznać, że no, z tego balkonu jesteśmy zadowoleni i ładny widok mamy również, dość wysoko będziemy mieszkać. No to też tam jest dość fajnie nasłonecznione to miejsce i znaleźliśmy coś takiego, co się nazywa... ojejku, Polska Wiklina, teraz bym wyleciał z głowy. Polska Wiklina i oni robią fajne stoliki i krzesła i chcemy sobie to kupić tam właśnie, żeby sobie siedzieć i się opalać, wypić rano herbatkę i chcemy też zrobić sobie taką szklarnię na pomidorki i kupimy to w Ikei i tam myślę też taki boho klimat zrobimy sobie, ale to wszystko na przykład w osobnym filmie wam pokażę, urządzam, nie wiem, vlog, urządzam sobie... Boże, balkonik,
to zabrzmiało jak jakaś babcia z balkonika. Rozumiecie, o co chodzi, bo tarasso, balkonik w wieżowcu, więc takie... To będzie taki substytut ogrodu, o, może tak. My w mieszkaniu przede wszystkim chcemy, słuchajcie, robić te właśnie vlogi kulinarne, więc skupimy się na kuchni. Chcemy mieć wygodną sypialnię, tam też będę nagrywać jakieś, myślę, filmy modowe, właśnie lustro, potrzebuję wieszak. I właśnie tam potrzebuję jeszcze wieszak, złoty wieszak znalazłam w kilku miejscach. Naprawdę ceny są ogromne, albo wręcz takie... bardzo, bardzo niskie. Boję się troszkę to zamawiać przez internet, wolę jednak stacjonarnie, więc na razie nie mam wybranego wieszaka. Jeżeli widziałyście wieszak taki na przykład druciany, złoty albo może bambusowy, jakiś taki fajny, który dobrze będzie komponował się w filmach, na przykład modowy, kiedy będę Wam prezentować, czy na przykład moją kolekcję nową, żeby właśnie pokazać Wam, co jak leży, też ładnie powiesić na te wieszaczki i tak dalej, wiecie, o co mi chodzi, taką scenerię modową, to dajcie znać w komentarzach, będzie mi bardzo miło, na pewno mi pomożecie. Tam mamy również taki mini korytarzek, on jest ultra mały, więc tam będzie szafka, zwykła biała z IKEA szafa, w sumie zabudowana taka PAX. Tam myślę, że chyba nawet lustra nie będziemy robić, nie chcemy też gracić. I na pewno jeszcze powiecie, a co jeżeli chodzi o łazienkę, to łazienka, słuchajcie, będzie taka biało-brązowa. Ja na ten moment chyba zrobiłam jednak białą, ale ten brąz też fajnie będzie się komponował z tym, że mamy drewniane faktycznie dodatki i je tam właśnie planuję też wprowadzić. Z racji tego, że łazienka jest bardzo malutka, jak to w wieżowcu, nie ma też okna, także jest zamknięta, rozumiecie? Że będzie sztuczne oświetlenie, no to też nie zdrobię takie, jakbym chciała, bo ja na przykład jakby była z oknem, to chciałabym wannę wolnostojącą, tam nie ma tyle przestrzeni, więc na te warunki, które są, to myślę, że będzie bardzo ładne. Po prostu taka klasyczna, brązowo, taka drewniano-biała i teraz mam tu gorącą linię ogólnie. Okej, chodzi o moją kolekcję, w ogóle bardzo się cieszę, że tak fajnie zareagowałyście na nią. No, także tyle. Widzę, że w ogóle tutaj jakoś tak osiadłam, żeby ucięło głowę, więc się trochę cofnę i słuchajcie, będziemy kończyć. Ja bardzo Was proszę, żebyście wypisały w komentarzach strony, które Waszym zdaniem są godne polecenia, odwiedzania, jeżeli chodzi o boho styl, drewniane dodatki, lampy. Poszukajcie mi miejsca, gdzie znajdę ładne lampy, bo nad tym cały czas się zastanawiam i nie mam pojęcia. Szukam boho lamp bądź ze złotymi elementami oraz także, gdzie znajdę przepiękne firanki. Ktoś mówił, że na dekor ale dajcie znać, może macie jeszcze lepsze miejsce i co sądzicie, jeżeli chodzi o IKEA na przykład, o dodatki, bo tam chcę kupić garnki. Także dajcie znać, a to są takie moje pierwsze typy. Więcej tych filmów oczywiście będzie tutaj na kanale już z rozwojem sytuacji. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i poświęcony czas. Buziaczki! Do następnych filmów!